otrzyma wielki dar. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją dzięki panu dyrektorowi Januszowi Samociukowi za przyjaźń naszej szkole muzycznej możemy gościć w tych murach z konkursem, ogólnopolskim konkursem piosenki religijne Zaśpiewajmy Panu. Jest to już 6. edycja konkursu, natomiast drugi raz odbywa się to w Międzyrzecu. W tamtym roku ze względu na pandemię był to konkurs online. Dzisiaj ku radości, uciesze uczestników spotykamy się na żywo. Możemy wysłuchać piosenki, wykonanie utworów i oceniać prezentację uczestników. To jest konkurs, w sensie on nie ma jednego miejsca, on taki podróżujący, bo po raz drugi się dzieje w Międzyrzecu. Tak, to jest za sprawą siostry Zenobii, która jest głównym organizatorem tego konkursu i siostra przyjeżdżając tutaj do Międzyrzeca wznowiła edycję konkursu, bo wcześniej była w Kraśniku i tam się odbywały. Teraz jest u nas od 2 lat i u nas teraz się odbywają te konkursy. Także całym sprawcą zamieszania dzisiejszego to jest siostra Zenobia. Uczniowie szkoły w Międzyrzecu biorą udział głównie? Nie tylko. Szkół międzyrzeckich, szkół okolicznych z okolic Międzyrzeca, z Halas. Oprócz tego z Białej Podlaski, z województwa mazowieckiego, już teraz nie pamiętam nazwy miejscowości i jeszcze z województwa podkarpackiego. Nawet są uczestnicy. Także cieszy nas to, że znaleźli czas i przybyli taką długą drogę, żeby nam tutaj zaśpiewać. Za wszystkich uczniów trzymałem kciuki i życzymy, żeby wygrał najlepszy. Zmartwychwstał Pan! Zmartwychwstał Pan! Zmartwychwstał Pan! Alleluja! 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 O śmierci!